Idziesz na zbiórkę, córeczko? Tak, mamo. Zbliżają się zaduszki. Będziemy jak co roku sprzedawać znicze przy cmentarzach. Musimy ustalić szczegóły. Rzeczywiście, za 3 dni zaduszki. Musimy kupić znicze nagrody i oczywiście chryzantemy. Poczekajmy z zakupami. Zaduszki będzie większy wybór niż teraz. Być może, ale wszystko będzie dużo droższe. I będzie tłoczniej w sklepach. Masz rację. Kupimy wszystko jutro. Tak będzie prościej. A może kupicie znicze w moim stoisku? Będę sprzedawała je z koleżanką koło cmentarza. W naszym stoisku będą o 5000 tańsze niż w innych. Czy w takim razie sprzedaż wam się opłaci? Oczywiście. Wolimy sprzedawać więcej i taniej, niż mniej i drożej. W takim razie będziemy twoimi klientami. Jak idzie sprzedaż, kochanie? Doskonale, mamo. Nasze znicze są tańsze niż inne. Mamy więc wielu klientów. Mam nadzieję, że wy też coś kupicie. Oczywiście. Może 5 tych zniczy. Weźcie te. Są nieco droższe, ale za to dłużej się palą. Dobrze. W takim razie weźmiemy te. Idziemy zapalić znicze na grobie mojej babci i dziadka. Zobaczymy się w domu, kochanie. Dzień zmarłych to chyba najsmutniejsze ze świąt. I tak, i nie. Przecież to święto naszej pamięci. Cmentarze w tym dniu wyglądają niezwykle. Ten wieczór ma szczególny nastrój. Zupełnie inny od innych dni w roku. Zaduszki będzie większy wybór niż teraz. W zaduszki będzie większy wybór niż teraz. Być może, ale wszystko będzie dużo droższe i będzie tłoczniej w sklepach. Być może, ale wszystko będzie dużo droższe i będzie tłoczniej w sklepach. Masz rację. Kupimy wszystko jutro. Tak będzie prościej. Masz rację. Kupimy wszystko jutro. Tak będzie prościej. A może kupicie znicze w naszym stoisku? W naszym stoisku będą o 5000 tańsze niż w innych. A może kupicie znicze w naszym stoisku? W naszym stoisku będą o 5000 tańsze niż w innych.
Czy w takim razie sprzedaż wam się opłaci? Czy w takim razie sprzedaż wam się opłaci? Wolimy sprzedać więcej i taniej, niż mniej i drożej. Wolimy sprzedać więcej i taniej, niż mniej i drożej. Jak idzie sprzedaż, kochanie? Jak idzie sprzedaż, kochanie? Nasze znicze są tańsze niż inne. Mamy więc wielu klientów. Nasze znicze są tańsze niż inne. Mamy więc wielu klientów. Może pięć tych zniczy. Może pięć tych zniczy. Weźcie te. Są nieco droższe, ale za to dłużej się palą. Weźcie te. Są nieco droższe, ale za to dłużej się palą. Jak młodo zginęli. Wielu z nich było młodszych ode mnie. Brat mojej mamy miał 16 i pół roku, gdy zginął. Był o rok młodszy niż ty teraz. Popatrzcie na tę kobietę przy ostatnim grobie. Czy wam kogoś nie przypomina? Pani Wierzbicka. Podejdę do nich. Dzień dobry. To pani. To grób mojej siostry. Zginęła w powstaniu warszawskim. Była łączniczką Armii Krajowej. Zginęła w pierwszym dniu powstania. Miała wtedy 19 lat. Brat mojej mamy był jeszcze młodszy od niej. Czy pani źle się czuje? Tak. Z dnia na dzień czuję się gorzej. Jedziemy do domu, odwieziemy panią. Nie chcę sprawiać kłopotu. To żaden kłopot. Proszę wziąć moją rękę, pójdziemy razem. Czuję się już
Dużo lepiej niż na cmentarzu. Dziękuję bardzo za pomoc. Naprawdę nie ma za co. I chciałam pani przy okazji powiedzieć, że obróz, który zrobiła pani dla mojej siostry, jest śliczny. Naprawdę się pani podobał? Obróz jest tak piękny, że podoba się każdemu. Może wpadnie pani do mnie kiedyś na kawę? Na kawę? Albo na herbatę, co pani woli? Bardzo chętnie. To może jutro, koło 6:00? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pani Wierzbicka zaprosiła mnie na herbatę. To bardzo dziwne. Pani Wierzbicka była dzisiaj dużo milsza niż zwykle. Przepraszam. Czym różnią się te dwa kwiatki? Które? Ten za 30 000 i ten za 45. Ten drugi jest wyższy i ma więcej pąków. A ten w białej deniczce? A, kosztuje co prawda drożej, bo 50 000, ale jest dużo trwalszy. Rośnie w domu długo i bardzo pięknie. Który mi pani radzi kupić? Chcę wręczyć go sąsiadce, którą polubiłam. Niech pani kupi ten. Jest droższy, ale dużo ładniejszy. Dobrze, proszę tylko ładnie go zapakować. Tak się cieszę, że pani przyszła. Proszę, to dla pani. Nie wiem, czy lubi pani kwiaty. Uwielbiam, taki piękny. Proszę, niech pani wejdzie. Jaki piękny kwiat. Jest dużo piękniejszy od tego, który pani przyniosła. Ależ skąd? Przecież to zwykła paprotka. A ten kwiat jest dużo oryginalniejszy. Ale za to 3 razy mniejszy od tej pięknej paproci. Czego się pani napije? Herbaty czy kawy? Herbaty. Dobra, mocna herbata jest według mnie lepsza od kawy. Dużo lepsza. Mam nadzieję, że moja herbata będzie pani smakować. Jak młodo zginęli. Wielu z nich było młodszych ode mnie. Jak młodo zginęli. Wielu z nich było młodszych ode mnie. Brat mojej mamy miał 16 lat, gdy zginął. Był o rok młodszy niż ty teraz. Brat mojej mamy miał 16 lat, gdy zginął. Był o rok młodszy niż ty teraz. Miała wtedy 19 lat. Miała wtedy 19 lat. Brat mojej mamy był jeszcze młodszy od niej. Brat mojej mamy był jeszcze młodszy od niej. Czy pani źle się czuje? Czy pani źle się czuje? Z dnia na dzień czuję się coraz gorzej. Z dnia na dzień czuję się coraz gorzej. Pani Wierzbicka zaprosiła mnie na herbatę. Pani Wierzbicka zaprosiła mnie na herbatę. Pani Wierzbicka była dzisiaj dużo milsza niż zwykle.
Pani Wierzbicka była dzisiaj dużo milsza niż zwykle. Przepraszam, czym różnią się te dwa kwiatki? Przepraszam, czym różnią się te dwa kwiatki? Które? Które? Ten za 60 tysięcy i ten za 75. Ten za 60 tysięcy i ten za 75. Ten drugi jest wyższy i ma więcej pąków. Ten drugi jest wyższy i ma więcej pąków. Który mi pani radzi kupić? Który mi pani radzi kupić? Niech pani kupi ten. Jest droższy, ale dużo ładniejszy. Niech pani kupi ten. Jest droższy, ale dużo ładniejszy. Jaki piękny kwiat. Jaki piękny kwiat. To zwykła paprotka, a ten kwiat jest dużo oryginalniejszy. To zwykła paprotka, a ten kwiat jest dużo oryginalniejszy. Ta serwetka jest bardzo piękna. Sama ją pani zrobiła? Przecież to zwykła serwetka. O nie, jest dużo piękniejsza niż zwykłe serwetki. Bardzo lubię haftować. Ten haft jest bardzo prosty. Wcale tak nie wygląda. Jest dużo prostszy niż ten na obrusie pani siostry. Pani jest bardzo podobna do swojej siostry. Ja? Do Anny? Ależ skąd? Anna jest niższa ode mnie o 10 cm, nosi dłuższe włosy i ma dużo większe oczy. Ale tego samego koloru, co pani oczy. A usta i uśmiech takie same jak pani. Przyznam się pani, że mamy z siostrą zupełnie inne charaktery. Pod tym względem nie jesteśmy do siebie podobne. Czy pani ma rodzeństwo? Miałam tylko jedną siostrę. Tę, która zginęła w powstaniu warszawskim. Była od pani starsza? Tak. Starsza o 10 lat i dużo ładniejsza. Była po prostu piękna. Pokażę pani jej zdjęcie. Chce pani? Bardzo chętnie obejrzę. To właśnie pani siostra? Tak, to moja siostra Zosia. Jest pani do niej podobna? Ja? To Zosi skądże? Zosia była śliczna i żyła tylko 19 lat. Ale nie rozmawiajmy o tym. Ile lat ma pani syn? 18. Pani syn ma 18 lat? Byłam pewna, że jest starszy. Może dlatego, że jest bardzo wysoki. Jest wyższy od mojego męża. A to kto? To moja mama. Jest pani do niej bardzo podobna. Te same oczy, usta, twarz. Mama była ode mnie szczuplejsza. Ale na zdjęciu tego nie widać. A obok, tu, to pani ojciec? Tak, to mój ojciec. To zdjęcie ze ślubu? To przecież pani! Poznała pani? To stare zdjęcie sprzed 40 lat. Pani się niewiele zmieniła. Ja? Ależ nie. Bardzo się postarzałam. Mąż nie zmienił się prawie wcale. Ma tylko teraz siwe włosy. Ale tak samo bujne jak wtedy. Rzeczywiście jest bardzo podobny.
Pani Stefanio, co się stało? Mój mąż jest w szpitalu. Jutro będzie miał poważną operację. Bardzo się o niego martwię. Na pewno wszystko będzie dobrze. Proszę nie płakać. Dobrze, że pani przyszła do mnie. Kiedy jestem sama w domu, to myślę o samych smutnych rzeczach. Proszę obiecać mi coś. Jeśli poczuje się pani źle, albo będzie pani smutna, proszę przyjść do nas. Naprawdę? Przecież to zwykła serwetka. Przecież to zwykła serwetka. O nie, jest dużo piękniejsza niż zwykłe serwetki. O nie, jest dużo piękniejsza niż zwykłe serwetki. Ten haft jest bardzo prosty. Ten haft jest bardzo prosty. Wcale tak nie wygląda. Wcale tak nie wygląda. Jest dużo prostszy niż na obrusie pani siostry. Jest dużo prostszy niż na obrusie pani siostry. Pani jest bardzo podobna do swojej siostry. Pani jest bardzo podobna do swojej siostry. Anna jest niższa ode mnie o 10 centymetrów, nosi dłuższe włosy i ma dużo większe oczy. Anna jest niższa ode mnie o 10 centymetrów, nosi dłuższe włosy i ma dużo większe oczy. Była starsza od pani. Była starsza od pani. Tak, starsza o 10 lat i dużo ładniejsza. Tak, starsza o 10 lat i dużo ładniejsza. Mama była ode mnie szczuplejsza. Mama była ode mnie szczuplejsza. Jesteś dzisiaj smutna, kochanie. Czy to z powodu wizyty u pani Wierzbickiej? Nie. Pani Wierzbicka okazała się osobą o wiele milszą niż sądziłam. Bardziej nieszczęśliwą. Bardzo mi przykro z powodu choroby jej męża. Spotkałem go kilka razy i sądzę, że to bardzo miły człowiek. Spotkałeś go tego dnia, kiedy wprowadziliśmy się do nowego mieszkania? Tak, rzeczywiście. Mieszkamy tutaj już ponad rok. Wydaje mi się, że ten rok minął szybciej niż poprzednie. Był pełen wydarzeń. Tak. Jesteśmy starsi o rok. Ale za to dzieci są większe i mądrzejsze. Mamo, tato mnie bije! Ona zabrała mi kasetę. Czy jesteś pewien, że nasze dzieci są mądrzejsze?
Jeśli jeszcze nie są mądrzejsze, to za rok na pewno będą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wielu z nich było młodszych ode mnie. Był o rok młodszy niż ty teraz. Brat mojej mamy był jeszcze młodszy od niej. Z dnia na dzień czuję się coraz gorzej. Jest droższy, ale dużo ładniejszy. Jest wyższa od mojego męża. Wielu z nich było młodszych ode mnie. Był o rok młodszy niż ty teraz. Brat mojej mamy był jeszcze młodszy od niej. Z dnia na dzień czuję się coraz gorzej. Jest droższy, ale dużo ładniejszy. Jest wyższa od mojego męża. Mówimy już po polsku, mówimy już po polsku, mówimy już po polsku, mówimy już po polsku. Śmiejemy się po polsku, smucimy się po polsku, bawimy się po polsku, kłócimy się po polsku, mówimy już po polsku. Mówimy już po polsku, mówimy już po polsku, mówimy już po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego! Uczmy się polskiego!